Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek z aktualizacji poniedziałek. No i co, na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że gratuluję serdecznie zgermanizowanemu. Zakończył się turniej w ramach Ligi z Gaming Areny i zgermanizowany wygrał w finale z Michałem XP. Jeszcze w półfinałach odpadli Ziomson i Prawarek, więc im też gratuluję za takie wysokie pozycje. No i oczywiście zgermanizowany się zgłosi do mnie po grę, którą sobie wybierze. A ten finał pojawi się, mam nadzieję, że już w tym tygodniu na kanale, bo zgermanizowany nagrał to, więc ja myślę, że zrobię z tego jakieś skróty, jeszcze nie wiem na kiedy, ale sobie zobaczycie, jak wyglądał finał naszego turnieju. Przedłużał się, ale w końcu się zakończył. No i to tyle. Jeszcze od razu mówię, jak wrzucę ten odcinek, to dopiero wieczorem będę losował zwycięzcę, jeśli chodzi o słuchawki, więc ktoś jeszcze jak chce, to ma szansę się załapać, mimo że mówiłem, że termin jest do wczoraj czy do niedzieli, bo wczoraj nie miałem kiedy tego nagrać, więc jeszcze jak ktoś tam wpisze gdzieś gotowe, albo pod postem, albo pod filmem w związku z konkursem, to ma szansę na wygranie tych słuchawek. A teraz już jedziemy z eventem. Jeżeli chodzi o granie z kompem i online challenge cupy, jest to to samo co tydzień, bo patrzyłem już, więc nie ma sensu tam zaglądać. Jeżeli chodzi o collector box, to mamy do dyspozycji 30 czarnych piłek. I tu są niby, to się nazywa, że zwycięzcy, tak? Czy europejskich pucharów? European Club Champion. Zwycięzcy... A nie, po prostu gwiazdy europejskich klubów. No okej, i to jest dziwne, no bo na przykład takiego Messiego nie ma. Czyli to jest taki randomowy zbiór, bo mamy Ronaldo, Lewandowskiego, mamy Vidala, mamy Koke. Całkowity random moim zdaniem tutaj jest. Szczerze, jak na przykład ja mam Ronaldo, to poza tym to ze złotych, taki Rabio, Alan, Thomas Partey, Artur, Rozano, João Felix, to takich gości bym widział chętnie. Kimpembe chociażby, co tu jeszcze, Eder Militao, i chętnie bym przyjął do siebie. Ale jeżeli chodzi o czarne piłki, to szału nie ma, więc na pewno odpuszczam. Ale za to spójrzmy na future. Zaczniemy sobie od Bayernu Leverkusen, bo jak spojrzałem, szczerze, nie wygląda ta paczka najlepiej. Bramkarz, no to powiem to samo co zwykle. Chociaż on nawet nie ma niskiego wybicia, więc to jest lipa. Chradecki, on jest dosyć wysoki, 1,90 m. Statystyki niby szałowe nie są, ale mówię, najpierw trzeba sprawdzić tego bramkarza, ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś rewelacyjny bramkarz, że każdy z was już ma lepszego i że to już się za bardzo nie wybija. Volant, dobre przyspieszenie, 1,80 m. Całkiem wystarczający speed, no to przyspieszenie u niego dużo robi. Kiki Power ma solidny finishing, czyli po prostu taki, no to może być ciekawa postać, bo patrzcie, 80 physical contact, dobry balans, tight possession ciutkę małe, ale to może być taki koleś, jakby go trochę podtrenować, goal poacher. No właśnie, on ma to przyspieszenie całkiem niezłe i ma goal poachera. No pytanie tylko, czy wy nie macie już lepszego napastnika? No ja na pewno mam, więc on mnie w ogóle nie interesuje. Skille. No, strzały z daleka głównie, tak? Przydałoby się jakiś first time shooting, bo to jest bardzo pomocne, bo wiem, bo Lewandowskim tak śrutuje często z pierwszej piłki. Nie jest zły, ale nie jest też szałowy. Bailey. To jest z kolei koleś, który właśnie 38 leveli do góry, a patrzcie, jaki już jest szybki. To jest, wydaje mi się, że najciekawsza karta zaraz obok Havertza jeszcze z tej paczki. No bo to jest po prostu, zresztą patrzcie jakie on ma kick i parę, ma całkiem niezłe wykończenie też jak na skrzydłowego. Forma 4x8, no dobra. Tight possession spoko. No to będzie koleś, który nie wiem czy ma super suba. Nie ma, ale myślę, że jak go wpuścicie z ławki, że to będzie bestia. Tak jak Pulisic mniej więcej. Pulisic też, widzicie co Pulisic mi robi, jak wchodzi z ławki, to jest po prostu masakrator. Ciężko go powstrzymać. Więc to jest ciekawa karta akurat z tej paczki. Havertz to samo. Dlaczego? Bo może grać wszędzie w pomocy i w ataku i ma 47 leveli do zrobienia. Dużo osób z was go poleca, zresztą patrzcie jakiego już ma speeda, jak na AMF-a to jest bardzo, bardzo dużo. Jak go wytrenujecie tak o 30 leveli do góry, to macie bardzo, bardzo dobrego zawodnika. Więc tych dwóch, jeszcze weak shoot accuracy 4x4, bardzo, bardzo fajny traf. Tych dwóch to są ciekawe trafy, na pewno. Aranjuez,
Wszędzie dosłownie na pomocy może grać. Co to jest w ogóle za box to box? No właśnie, no tak myślałem po staminie. Spoko podania. No faktycznie, to jest taki typowy box to box. Typowy box to box, tylko pytanie, czy to jest dobry box to box. Niby się wydaje po statystykach, że powinien być całkiem niezły. No ciekawy zawodnik. Interception ma, one touch pass, fighting spirit. Jakby go trochę potrenować, może by coś z tego było. Dobra, teraz zaczyna się, bracia, blendery. Pierwszy blender, speed 76, acceleration 72, troszkę mało. No i balans 67, to będzie trochę za bardzo mułowate obrońca, ale patrzcie, on może wszędzie w środku grać. Trochę za bardzo mułowate obrońca, jak na to, jakich mamy obecnie napastników, raczej odpada. Drugi blender. On z kolei na DMF-a, patrząc na jego statystyki, to już może nie być wcale taka głupia opcja. Ja wiem, że on też ma bana 67, ale jest trochę, przyspieszenie ma trochę lepsze. Też gra na DMF-ie. Ale to nie są moim zdaniem karty, które teraz będą dobrze funkcjonować. Wendel, to jestem ciekaw, bo on pewnie szybki będzie dokładnie. 30 leveli do góry, ale ball winning mocno słabe. No to powiem wam, że z tej paczki Havertz na pewno, Bailey na pewno, Volant i Aranjuez może, Kadecki to takie mocne może, a ta tutaj trójka złota może będę trochę za słabą obronę miał. No moim zdaniem średnia paczka, dlaczego mówię średnia, no bo zaraz zobaczycie jaka jest paczka z Bayernu, zresztą ją sobie dzisiaj otworzymy, bo mam ochotę sobie pootwierać zawodników. No na starcie Lewandowski, no to wiadomo, ja już lewego mam, więc nie potrzebuję, jeden z najlepszych napastników w tej grze. No jak oddaję strzał, to jest finito. Ma słabszą nogę dobrą, dobrze się zastawia. Ten speed może nie jest za wysoki, ale naprawdę powiem wam, że ten goal poacher u niego jest widoczny bardzo, bo on cały czas balansuje na tej krawędzi spalonego, cały czas się urywa i ja często to przegapiam. Już pomału się uczę tego, że on się tak urywa często i mu zagrywam te piłki. Ale na początku to mu ciągle grałem za późno i były z tego spalone. No, ale pomału już się zaczynam uczyć, jak on się porusza. Neuer, tego jestem ciekawy. No, wiecie, no Neuer zawsze jeden z najlepszych bramkarzy. Taki trochę wariat, bo lata tam wam gdzieś po środku boiska. Ale ja lubię takich zawodników i z chęcią bym go przygarnął. Ja lubię, jak mi taki Neuer tam biega po połowie. Zawsze jest śmiesznie. Zawsze niesamowity refleks miał w tej grze. No właśnie, 99. No i on jest przy okazji jeszcze wysoki. No powinien być jednym z najlepszych bramkarzy, chyba że nie lubicie, jak ktoś wam wychodzi z pola bramkarskiego. I teraz jeden z dwóch zawodników, którego bym chciał najbardziej z tej paczki, Thiago Alcantara. W demie grało mi się nim cudownie i gra mi się nim za każdym razem, jak gram Bayernem. Ja uwielbiam takich zawodników, którzy są bardzo zwinni. Jak widzicie, on speeda praktycznie nie ma jakiegokolwiek, ale akceleracja już jest trochę lepsza. A jego zwinność i podania to jest po prostu mistrzostwo świata. Zresztą jak widzieliście jakieś skróty na przykład najlepszych bramek z dema, jak strzelałem, to tam często Thiago Alcantarą objechałem czterech zawodników na przykład, bo on ma dużo skilli do mijania. Inspire też ma prawie na wszystkim na dwóch gwiazdkach. Mi się nim świetnie gra, to jest gość, który dla mnie to jest typowy AMF, CMF no może, ale dla mnie to jest typowy AMF i tam polecam go stawiać. Chciałbym go bardzo, lubię tego zawodnika. Coutinho, to jest zawodnik, który jest w tej części o wiele lepszy niż poprzedniej. Jak widzicie, na wielu pozycjach ciekawych może grać. Ja go polecam na AMF-ie, ewentualnie na tym lewym skrzydle, ze względu na to, jaki on ma speed. I on ma bardzo dobre podania, ma bardzo dobrą kontrolę nad piłką, ma fajne strzały. Aż dziwię się, że ma tak mały kicking power, bo uwierzcie mi, że on jak strzela, to bardzo wykorzystuje, on powinien mieć tu... No i patrzcie, to jest ciekawe, właśnie to jest to, o czym kiedyś mówiłem. Nie zawsze zawodnicy, którzy mają w skillach na przykład dipping shot albo knuckle shot, inaczej, nie zawsze zawodnicy, którzy nie mają tego w skillach, to nie jest tak, że oni nie potrafią tak strzelać. Coutinho jest tego najlepszym dowodem. Ja bardzo często, jak oddaję strzał Coutinho z daleka, to leci taka petarda spadający liść, a patrzcie, on tego nie ma w skillach. I da się zrobić knuckle shoty zwykłymi zawodnikami. Chodzi o to, że ten skill powoduje, że oni częściej to będą wykonywać, jeżeli mamy w skillach te knuckle shoty. Ale Coutinho jest zawodnikiem, który też bardzo często po to sięga. Mertens też, nie wiem, czy on ma jakiś dipping shot albo knuckle shot, bo bardzo często tak strzela. Przynajmniej w poprzedniej części tak było.
Coutinho chciałbym 24 levela, ile ma tego? Pewnie trochę mniej, 22. Kimiś, 30 leveli. No i tak, może grać fajnie jeszcze w środku pola, więc to jest spoko. Fullback finisher, ciekawe. To jest koleś, który jest bardzo uniwersalny. On, speed, no to jest jego bolączka, że ma trochę mały ten speed, ale jak go trochę podrasujemy, speed wskoczy na 85, akceleracja na 89, coś z tego będzie, a gra mi się nim bardzo dobrze, ten interception u niego robi dużo, ball unik 83. Ewentualnie spróbowałbym go dać na DMF-a, ale ewentualnie. Nie wiem, mi się, on się bardzo dobrze ustawia przede wszystkim na tej prawej obronie, więc to trzeba brać pod uwagę. Ale to też jakby nie grałem nim na dłuższą metę, więc też nie mam co się wypowiedzieć. Na pewno lepiej mi się gra Thiago i Coutinho. Gnabry to jest, może być ciekawa postać, bo przeszybki skubanie, 30 leveli do góry. No i właśnie. Dużo skilli do mijania. On ma prawą nogę, tak? Prawą, okej. Jego też bym chciał przetestować, nie ukrywam. No to jest taka paczka, że z chęcią takich gości bym sobie potestował. Ale tym drugim obok Thiago jest właśnie Pavard, którego bym chciał. Bo on ma 31 leveli do góry, 1,86 m, a już ma 85 speeda i prawie 80 akceleracji. Do tego 90 defensive awareness i ball winning prawie też na 90. Heading całkiem dobre. No, jak dla mnie, bardzo fajne skille. Ten koleś może być bardzo dobrym obrońcą, jeżeli się go jeszcze trochę podciągnie. Naprawdę bardzo dobrym. Jego bym chciał. No i jeszcze jest Perisic, który w zeszłym roku był bardzo dobry. W tym roku? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest trochę słabszy, przynajmniej w tej swojej oryginalnej wersji. Aczkolwiek no według statystyki szybki i wysoki i powinien się dobrze zestawiać. Ciężko powiedzieć, dla mnie to jest zagadka w tym roku troszkę. Nie grałem jeszcze za dużo Perisiciem. No zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że mi się Lewandowski nie trafi, bo już go mam. Najwyżej pójdzie na trenera. Lecimy. Oho, coś. Mam nadzieję, że to nie jest lewy, bo tak mi coś to wygląda. 9, no przecież. Mam nadzieję, że mi się Lewandowski nie trafi, powiedział Janek. Kurde mol, trolle jedne. No bardzo bym się cieszył, gdyby nie to, że już go mam. No dobrze, to sobie wybudujemy mojego normalnego lewego. Dobra, teraz mnie skończcie trollować i dajcie mi jakiegoś zawodnika, którego nie mam. Chyba, że jeszcze chcecie mi dać dwóch Lewandowskich, to z przyjemnością mi zamienia na Mbappe. Nie powiem. No, no nie mówcie. Nie, to nie jest lewy, dobra. Czy to jest Thiago? Tak się trochę porusza jak Thiago. Tak jest. O, jego bardzo chciałem. Uwielbiam nim grać, po prostu. Wiecie, że ja uwielbiam zawodników, którymi można robić triki. Bo ja często tym spamuję. To jest jeden z tych zawodników. To jest jeden z tych zawodników. No to jeszcze poproszę Pavarda i powiedzmy, że jest udany ten, to otwieranie. Chociaż ten lewy to mi niepotrzebny do niczego. Albo Neuer, to też by było ciekawe. Lewa noga. Kto tam jest lewonożny? Pavard nie jest czasem lewonożny? Perisic jest lewonożny, o kurczę. To nie wiedziałem nawet, nie zwróciłem na to uwagi. Szczerze tak myślałem, że jak powiem, że... Ale patrzcie jakie on ma staty, niby wszystko ma wyrównane. Tacy zawodnicy często też są. No dobrze, przetestujemy go sobie. Ja jeszcze sobie teraz szybko ładuję lewego w lewego. Zobaczymy, ile mu skoczy level, tak z ciekawości. Czekajcie, gdzie jest ten drugi? Patrzcie, jakie biny ma różne. dobrze. To ja bym go chciał zamienić. Okay. Na cenera. Tak. W ogóle mój brat wczoraj na sesji live trafił dwa razy pod rząd Ronaldo. Znaczy pod rząd, w sensie, że na jednym pack openingu. Nie mam pytań. No i zobaczmy, czy to w ogóle mu podskoczy cokolwiek. No, Lewandowski 97 overalla.
No nie powiem, narzekać nie będę. O kurczę, panie, co tu się dzieje? Kiki Power 91, finishing 98, no to mało trochę powiedziałbym. Akceleracja już na 85, to fajne. Speed też 85, dobra, nie będę narzekał. No może i dobrze, że mi się wytrenował Lewandowski. Nie będę tu na pewno narzekał. No dobrze, no to kończymy ten pack opening. Ten odcinek również. Piszcie, co wam się potrafiało. I jakie wrażenia z gry tymi zawodnikami. No i co? Tyle. Zapraszam jeszcze do tego konkursu ze słuchawkami. Jak ktoś jest chętny, ja lecę. Trzymajcie się. Hej, hej.